Dzień dobry, witam Was drodzy studenci w kolejnym odcinku naszej serii Prawo w czasach zarazy. W dzisiejszym odcinku dokonamy pewnego update'u informacji o odpowiedzialności za złamanie kwarantanny. A to z tego powodu, że weszła w życie ustawa, która wprowadziła administracyjną sankcję pieniężną za złamanie nakazów, zakazów, ograniczeń wprowadzanych w rozporządzeniach o stanie zagrożenia epidemicznego, stanie epidemii i rozporządzenia Rady Ministrów. I z tego właśnie rozporządzenia ostatniego wynika obowiązek poddania się kwarantannie. A zatem idźmy do ustawy. A do jakiej ustawy? Oczywiście, jak powiedziałem już w którymś poprzednim odcinku, ustawy bohaterki tych czasów, czyli ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z 5 grudnia 2008 roku. Jednym z elementów tej ustawy antykryzysowej była nowelizacja tej ustawy poprzez dodanie nowego rozdziału, rozdziału 8a, kary pieniężne. Otóż, jak czytamy w tym rozdziale, kto w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie stosuje się do ustanowionych na podstawie artykułu 46 lub artykułu 46b nakazów, zakazów lub ograniczeń, o których mowa. I tutaj mamy wyczerpujący katalog wszystkich tych nakazów, zakazów. Podlega karze pieniężnej. W jakiej wysokości? No, w zależności jaki to typ nie zastosowania się do których nakazów, zakazów. Od 5 tysięcy do 30 tysięcy, od 10 tysięcy do 30 tysięcy, od 10 do 30, od 5 do 10, od 5 do 10 tysięcy. Kolejna część tego przepisu 48a daje nam pewien zarys procedury i innych kwestii pojawiających się w aspekcie wymierzania administracyjnej kary pieniężnej. Otóż kary pieniężne wymierza w drodze decyzji administracyjnej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny i Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny. Oczywiście tutaj, jak rozumiem, ten spójnik i nie ma być koniunkcją, ale jakąś enumeracją, co w praktyce ma oczywiście oznaczać, że tą decyzję nie wydaje jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor i Państwowy Graniczny Inspektor, a albo ten, albo ten. No, wyraz spójnik i co do zasady niby jednoznaczny, ale w różnych kontekstach może oznaczać. Sam trochę się waham przed tym, mam wątpliwości co do tego, co mówię. Wydaje się, że to powinien po prostu być spójnik oraz, ale jak pamiętamy, a może i nie pamiętamy, nieraz spójnik oraz też generował mocne wątpliwości konstytucyjne, czy jest funktorem koniunkcji, czy funktorem enumeracji. Ale to są uwagi zupełnie na marginesie. I teraz decyzja ta w sprawie administracyjnej kary pieniężnej jest natychmiast wykonalna z dniem jej doręczenia. Decyzję doręcza się niezwłocznie. Jest tutaj też mowa o tym, że kary pieniężne stanowią dochód państwa, są wpłacane w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji. No, wydaje się, że oczywiście, aby decyzja weszła w decyzję administracyjną, musi zostać doręczona adresatowi, po to, żeby on się mógł z nią zapoznać i po to, żeby ewentualnie mógł skorzystać z administracyjnego toku instancji odwoławczej. A zatem jest to środek administracyjny, nie jest to środek penalny. Oczywiście w pewnym takim rozpowszechnionej opinii społecznej, zresztą chyba takich wyrazów użyli przedstawiciele władzy wykonawczej, była to ta kara administracyjna, ta administracyjna kara pieniężna ma charakter taki grzywny. Ale jak pamiętamy, nie jest to właściwe określenie, ponieważ jest to środek administracyjny, a grzywna jest środkiem penalnym. Grzywna jest czym?
jest jednym z rodzajów kary na gruncie kodeksu karnego, przy czym tą grzywnę wymierza się w stawkach dziennych. Jest też karą na gruncie kodeksu wykroczeń, wtedy jest to grzywna kwotowa. Jest również karą na gruncie kodeksu karnego skarbowego i KKS-u, czyli kodeksu karnego skarbowego, odnoszącego się też do wykroczeń skarbowych. A zatem nie jest to grzywna, jest to kara pieniężna. Ktoś by powiedział, no ale jaka jest różnica? Z punktu widzenia tego, kto został ukarany, ukarany mówię potocznie, dużej różnicy w aspekcie obowiązku zapłaty nie ma, no ale jest to środek prawny mieszczący się z różnych dziedzin. Grzywna jest środkiem penalnym i ona przynależy do świata prawa karnego czy prawa wykroczeń, natomiast administracyjna kara pieniężna jest elementem prawa administracyjnego. Decyzja o karze pieniężnej jest decyzją administracyjną, podlega zaskarżeniu w administracyjnym toku instancji, a działalność administracji publicznej jest kontrolowana z punktu widzenia legalności, czyli zgodności z obowiązującym prawem, przez sądownictwo administracyjne, też dwuinstancyjne. A zatem no, te drogi, choć podobne, jednak mają inny charakter. Ma to duże znaczenie dla naszego przedmiotu, czyli odpowiedzialności prawnej za wykroczenia, czy też dawniej zwanej odpowiedzialności karno-administracyjnej, bo to właśnie pozwala zrozumieć, jak blisko jest reżimowi odpowiedzialności za wykroczenia odpowiedzialności z prawa administracyjnego. I to też, muszę powiedzieć, jest często kontrowersyjny temat. Z punktu widzenia takiej zasady bardzo fundamentalnej w systemie prawa, szczególnie w systemie prawa karnego, ne bis in idem. Czyli nie można dwukrotnie być ukaranym za ten sam czyn. Ta zasada stricte pochodzi z dziedziny, z obszaru prawa karnego, ale już na gruncie sądownictwa międzynarodowego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a więc sądu unijnego, ale również Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, czyli tego sądu czy Trybunału Konwencyjnego, ta zasada ne bis in idem, która tak w ogóle skądinąd na przykład ma swoje umocowanie w ogóle w porządkach konstytucyjnych, w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, jest rozpatrywana szerzej i również jest rozpatrywana w sensie dolegliwości sankcji za to sam czyn, nawet jeśli jeden środek ma charakter penalny, czyli pochodzi z prawa karnego, a jeden jest sankcją administracyjną. W wielu sytuacjach tutaj wykształciło się orzecznictwo, kiedy, w jakich jedynie warunkach można utrzymać jednoczesną sankcję administracyjną i sankcję karną za ten sam czyn. Bo nawet jeśli te sankcje pochodzą z innych gałęzi, rządzą się innymi prawami, są w innym otoczeniu normatywnym, to ostatecznie dotyczą tego jednego człowieka i on może w swoim subiektywnym odczuciu, ale też no, uzasadnionym subiektywnym odczuciu, być dwukrotnie ukaranym za to samo zachowanie. To jest, drodzy Państwo, bardzo częste, na przykład na styku prawa podatkowego i prawa karnego skarbowego. Osoba jednocześnie może być no, niejako ukarana sankcją administracyjną z prawa podatkowego, co będzie skutkowało wydaniem decyzji o nakazaniu zapłaty należności uszczuplonej, narażonej na uszczuplenie. Jednocześnie za to samo zachowanie ta osoba może podlegać odpowiedzialności na przykład karno-skarbowej, za której też będzie wymierzona grzywna. Albo przykład związany z ustawą o ochronie przyrody, jakaś nielegalna przycinka drzewa czy wycięcie drzewa, sankcja administracyjna, ale jednocześnie obok może pojawić się sankcja za wykroczenie, czy też nawet za jeszcze dalej idące sankcja gdzieś tam z dziedziny prawa karnego. I tutaj podobnie, proszę zwrócić uwagę, tą nowelizacją wprowadzono kary pieniężne do tej ustawy z 2008 roku i jest to instrument administracyjny, jest to administracyjna kara pieniężna, nie jest to grzywna, ale jednocześnie obowiązuje chociażby artykuł 116, paragraf 1, paragraf 2 kodeksu wykroczeń,
który mówi, że wykroczeniem jest nieprzestrzeganie nakazów, zakazów, wskazań wydanych na podstawie tej ustawy o zwalczaniu i przeciwdziałaniu zakażeniom chorób zakaźnych u ludzi. To samo zachowanie może jednocześnie wyczerpywać znamiona na przykład wykroczenia i wiązać się z potencjalnym ryzykiem kary grzywny, tak jak jest na przykład z naruszeniem kwarantanny, obowiązków wynikających z poddania kwarantannie, a od 1 kwietnia dotyczy to, może takie zachowanie wiązać się z administracyjną sankcją wymierzaną drogą decyzji administracyjnej w postaci kary pieniężnej. To jest, tak jak mówię, też kontrowersyjne z tego punktu widzenia, że w jakimś takim odczuciu powszechnym sankcje karne nie powinny być znacznie mniej dolegliwe niż sankcje na przykład administracyjne. Pamiętamy, że grzywna w kodeksie wykroczeń to co do zasady, bo są od tego wyjątki, ale grzywna za 116 paragraf 1 polegające na przykład na nieprzestrzeganiu kwarantanny będzie karą grzywny, zagrożona jest karą grzywny albo karą naganę, a jeśli grzywną to od 20 do 5 tysięcy złotych, podczas gdy naruszenie czy niestosowanie się, tak tutaj jest, niestosowanie się do nakazów, zakazów lub ograniczeń z 46b punkt 5 podlega karze pieniężnej od 5 tysięcy do 30 tysięcy złotych. Dlaczego mówię o tym 46b punkt 5? Ponieważ tutaj właśnie 46b punkt 5 jest mowa o obowiązku poddania się kwarantannie. To jest właśnie ten obowiązek z tego najnowszego rozporządzenia, ale też z tego wcześniejszego, o obowiązkowej kwarantannie osób przekraczających granice w celu udania się do miejsca zamieszkania, do miejsca pobytu, jeśli nie dotyczą ich wyjątki. A teraz, od 1 kwietnia, ten obowiązek dotyczy również osób wspólnie z tymi osobami zamieszkującymi albo gospodarującymi. Rozszerzono katalog osób. Co więcej, na mocy tego rozporządzenia z 31 marca obowiązkowa kwarantanna osób wspólnie zamieszkujących, wspólnie gospodarujących dotyczy też osób, co do których wydano decyzję administracyjną w trybie artykułu 34 ustęp 2 tej ustawy, a więc na tej podstawie prawnej, która jest zwyczajną podstawą w zwykłych czasach i która pewnie była zwykłą podstawą prawną w tych czasach, kiedy jeszcze nie było obowiązkowej kwarantanny oraz kiedy jeszcze ta skala nie była aż taka duża, czyli pozwalała na jednostkowe wydawanie decyzji administracyjnej w stosunku do każdego, kto w ocenie organu administracji publicznej powinien być poddany obowiązkowej kwarantanny. A od 1 kwietnia w obecnym stanie prawnym ten sam organ ma prawo również wymierzyć administracyjną karę pieniężną w wysokości od 5 tysięcy złotych do 30 tysięcy złotych za złamanie tej obowiązkowej kwarantanny, czyli trwającej 14 dni od daty przekroczenia granicy, oczywiście z wyłączeniem tych wszystkich grup wskazanych w tym rozporządzeniu, a i również osób właśnie wspólnie zamieszkujących, wspólnie gospodarujących. Co tutaj jest istotne, to rozporządzenie rozszerzyło ten obowiązek kwarantanny również na osoby, powtórzę to, które są osobami wspólnie zamieszkującymi, wspólnie gospodarującymi z osobami, co do których wydano decyzję administracyjną przez Państwowego Powiatowego Inspektora o obowiązkowej kwarantannie. A zatem obecnie są wciąż dwie grupy podstaw prawnych obowiązkowej kwarantanny. Po pierwsze jest to przepis ustawy i decyzja wydana na podstawie tej ustawy właściwego organu o obowiązkowej kwarantannie, decyzja administracyjna oraz moc samego prawa, czyli z mocy samego prawa, z mocy samego rozporządzenia. I to są te osoby, które podlegają obowiązkowej kwarantannie, powracające z zagranicy i osoby wspólnie zamieszkujące, gospodarujące, ale również osoby wspólnie zamieszkujące, gospodarujące z tymi, które podlegają obowiązkowej kwarantannie na podstawie decyzji administracyjnej. Ale co jest tutaj
może interesujące. Tej karze pieniężnej podlegają osoby, które nie stosują się do nakazów, zakazów, ograniczeń, które są ustanowione na podstawie artykułu 46 i 46b. Czyli z zakresu tych osób potencjalnie podlegających administracyjnej karze pieniężnej wyłączone są osoby, co do których wydano decyzję administracyjną o obowiązkowej kwarantannie. One, no, nie grozi im za złamanie tej kwarantanny odpowiedzialność z prawa administracyjnego. Grozi im odpowiedzialność oczywiście z prawa karnego, sensu largo, czyli potencjalnie z prawa wykroczeń, a i również z kodeksu karnego, co nie jest wykluczone, o czym też była mowa w poprzednim odcinku. Czyli taki dualizm odpowiedzialności, środki administracyjne i środki penalne. Konfrontujmy to chociażby z treścią komunikatów podawanych z radiowozów o tym, że osoby, które się nie stosują do nakazów, zakazów, mogą podlegać odpowiedzialności karnej. To pamiętajmy, że odpowiedzialność karna może być rozumiana w wąskim znaczeniu i w szerokim znaczeniu. W szerokim znaczeniu odpowiedzialność karna będzie również odpowiedzialnością za wykroczenie. I odpowiedzialnością oczywiście karno-skarbową, no ale w tych okolicznościach o takiej szczególnie nie mówimy. Natomiast odpowiedzialność karna to nie jest odpowiedzialność na podstawie przepisów przynależących do prawa administracyjnego. Są przepisy karne w tej ustawie administracyjnej, w kolejnym rozdziale 9 przepisy karne, ale one nie dotyczą na przykład tej wprost naruszenia obowiązkowej kwarantanny. Takie zachowanie polegające na przykład na złamaniu tego obowiązku przestrzegania kwarantanny wiąże się, czy do końca marca wiązało się z potencjalną odpowiedzialnością na gruncie prawa wykroczeń, być może prawa również karnego, o tym też mówiłem, że takie jednostkowe sytuacje się zdarzają, ale to już muszą być takie sytuacje, które powodują stan zagrożenia dla życia zdrowia, bo to jest taki dopiero występek. Natomiast od 1 kwietnia takie zachowanie osób, które nie przestrzegają nakazów, zakazów, i uwaga, nie dotyczy to tylko kwarantanny. Pamiętajmy, że to dotyczy wszystkich tych obostrzeń, które zostały wprowadzone, które były wprowadzone i które obecnie są wprowadzone na mocy rozporządzenia Rady Ministrów. Czyli te zakazy, nakazy, ograniczenia związane z przemieszczaniem się, ze sprawowaniem, uczestniczeniem w kulturze religijnym, z wolności zgromadzeń, w korzystaniu z bulwarów, parków, terenów zielonych, udostępnionych publicznie, trybu przekazywania informacji o, co jeszcze, oczywiście ograniczeń i zakazów handlu szczególnymi przedmiotami, wyrobami, prowadzenia usług w poszczególnych obszarach. Te wszystkie nakazy, zakazy, złamanie, niedostosowanie się do tych nakazów, zakazów wynikających z tego rozporządzenia od 1 kwietnia może się wiązać z odpowiedzialnością administracyjną w postaci administracyjnych kar pieniężnych. Pamiętajmy o tej zasadzie ne bis in idem, czyli wyłączenia podwójnej karalności za ten sam czyn, która ta zasada co prawda przynależy do świata prawa karnego, ale ona też jest rozpatrywana na styku odpowiedzialności administracyjnej i karnej, jak i również pamiętajmy, że ta regulacja z ustawy o zwalczaniu i przeciwdziałaniu jest regulacją szczątkową. Ona nas odsyła do w zakresie nieuregulowanym w tej ustawie, a zakres regulowany jest bardzo wąski, bo dotyczy tylko jednego, jest to tylko jeden artykuł 48a, ustęp od 1 do 8. W zakresie nieuregulowanym odsyła nas do ordynacji podatkowej, natomiast ordynacja podatkowa też ma w zakresie nieuregulowanym odsyła nas do kodeksu postępowania administracyjnego, a ten kodeks postępowania administracyjnego zawiera też całkiem nową regulację dotyczącą takich dyrektyw wymiaru kary, bo pamiętajmy, że jesteśmy bardzo blisko sankcji penalnej i dlatego
pewne zasady tak ustrojowo należące do prawa karnego również zostały stamtąd wzięte na potrzeby tych kar pieniężnych administracyjnych, które nie są grzywną, ale no, które de facto pełnią bardzo podobną funkcję. W KPA zostało uzupełnione o właśnie dział 4a, administracyjne kary pieniężne, i one zawiera już tego, ta regulacja jest znacznie bardziej rozbudowana, o czym przekonuje mu chociażby artykuł 189d, który mówi nam o przesłankach nakładania administracyjnej kary pieniężnej, w jaki sposób wymierzać ją. Pamiętajmy, że chociażby ta administracyjna kara, na przykład polegająca na niepoddaniu się obowiązkowej kwarantanny z wynikającego z rozporządzenia, nie z decyzji, ma być w przedziale od 5 tysięcy do 30 tysięcy. No więc jest pytanie, no to w jakich sytuacjach 5 tysięcy, a w jakich sytuacjach 30 tysięcy złotych? No to między innymi tutaj jest mowa o tym, że to ma być waga okoliczności naruszenia prawa, częstotliwość niedopełnienia w przyszłości obowiązku, uprzednie ukaranie itp. i tak dalej. Przy czym na przykład tutaj jest wyłączenie niejako odpowiedzialności, chociaż tutaj jest mowa o niepodleganiu ukaraniu, jest to działanie siły wyższej, jeśli gdy do naruszenia prawa doszło wskutek działania siły wyższej, strona nie podlega ukaraniu. No jaka to jest sytuacja? Ktoś podlega obowiązkowej kwarantannie, no ale czy nie powinien w ogóle wychodzić z miejsca pobytu, z miejsca przebywania, no ale musi iść do sklepu w jakiejś niecierpiącej sprawie, w jakiejś takiej ekstremalnej sytuacji. No jest to właśnie, że na przykład jest to niezbędne, ażeby uzyskać jakąś tam pomoc do punktu aptecznego i tak dalej, albo ktoś tam umiera z głodu w domu, prawda? No jest to stan wyższej konieczności i w takich sytuacjach te reguły zbliżają nas do zasad odpowiedzialności karnej, bo tak jak powiedziałem, one są bardzo bliskie. W przypadku, gdy do naruszenia prawa doszło wskutek działania siły wyższej, strona nie podlega ukaraniu. Co jeszcze jest przesłanką odstąpienia od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej? Na przykład za to samo zachowanie prawomocną decyzją na stronę została uprzednio nałożona administracyjna kara pieniężna i to jest właśnie nebis in idem, no w prawie administracyjnym, ale lub strona została prawomocnie ukarana za wykroczenie lub wykroczenie skarbowe. To jest już taka rozszerzona zasada nebis in idem, bo jesteśmy w takim rozkroku między dziedziną prawa administracyjnego i prawa karnego sensu largo, bo prawo wykroczeń należy do tego dziedziny prawa karnego w szerokim znaczeniu. W wąskim znaczeniu to prawo karne ogranicza się jedynie do przestępstw i do występków, a wykroczenia są gdzieś tam pomiędzy. Natomiast i tutaj widzimy, że ustawa, kodeks nam pokazuje, że te funkcje administracyjnej kary pieniężnej i sankcji karnej, na przykład grzywny, są tak bardzo zbliżone, że w niektórych sytuacjach uprzednie ukaranie na podstawie prawa wykroczeń będzie przesłanką do odstąpienia od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej. Jaka to może być sytuacja? Podczas złapania na gorącym uczynku osoby, która podlega obowiązkowej kwarantannie na podstawie rozporządzenia. Pamiętajmy, bo to nie dotyczy osób, co do których wydano decyzję administracyjną. I ona nie przestrzegała tej zasady kwarantanny. Można jej wymierzyć mandat, czyli formę ukarania grzywną na mocy kodeksu wykroczeń. I jednocześnie taką sprawę skierować do właściwego organu inspekcji sanitarnej po to, ażeby ten wydał decyzję o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej. Ale ten organ, uznając, że przemawiają za tym różne względy i biorąc pod uwagę, że za to samo zachowanie osoba została uprzednio prawomocnie ukarana za wykroczenie, czyli przyjęła mandat, może odstąpić od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej. No i to jest właśnie to nebis in idem w szerokim znaczeniu oraz wyraz tego, że prawo administracyjne bierze z prawa karnego pewien typ myślenia o instytucjach prawnych i de facto te instytucje administracyjne, ta sankcja administracyjna rządzi się z bardzo zbliżonymi prawami do tych zasad i reguł z prawa karnego.
Pamiętajmy jednak, że jest to administracyjny środek, a zatem nie mamy prawa do obrony, nie mamy domniemania niewinności, nie mamy tych reguł procesowych, nie mamy tych gwarancji też procesowych konstytucyjnych dotyczących osób obwinionych, osób oskarżonych. Jesteśmy w prawie administracyjnym, ale jednocześnie, skoro jesteśmy w prawie administracyjnym, a kara pieniężna jest nakładana decyzją administracyjną, to mamy cały szereg zasad właściwych dla tej gałęzi, dla prawa administracyjnego, czyli prawa, zasada prawdy obiektywnej, zasada czynnego udziału strony, zasada wszechstronnego, dogłębnego rozważenia stanu faktycznego przez organ administracji publicznej. Taka jest konstrukcja. I na tym przykładzie widać, jak prawo wykroczeń jest podobne, znaczy zbliża się do prawa administracyjnego, a może inaczej, jak prawo administracyjne niekiedy zbliża się do prawa wykroczeń, co uzasadnia taką konstrukcję, która już oczywiście nie obowiązuje, ale która wcześniej obowiązywała, a mianowicie takiego szczególnego typu odpowiedzialności, jakim jest odpowiedzialność karno-administracyjna. Czyli taka nie tyle taka odpowiedzialność za wykroczenia, ale odpowiedzialność na styku, która rządzi się pewnymi zasadami swoistymi dla tej rodziny prawa karnego i rodziny prawa administracyjnego. Zdecydowano się tutaj, w tym przypadku, na wprowadzenie sankcji administracyjnej i z całą mocą zachowują wszystkie te uwagi poddające w wątpliwość tego typu regulacje, które, choć niepenalne, mogą mieć dolegliwość znacznie bardziej dalej idącą. Pamiętajmy, że za takie zachowanie, o których tutaj mówimy, na przykład złamanie tej kwarantanny, grożąca grzywna dla osoby popełniającej ten czyn zamyka się w przedziale tych 5000 zł. No, w przypadku teraz nowo wprowadzonej administracyjnej kary pieniężnej, ona kilkukrotnie, sześciokrotnie przewyższa ten maksymalny wymiar grzywny. To budzi wątpliwości, zawsze budziło wątpliwości, czy jest to właściwy sposób wprowadzenia instrumentów, czy takich prewencyjnych i represyjnych, do systemu prawnego. Czy czasem nie powinno być tak, że te środki represyjne powinny być ograniczone do sfery prawa karnego sensu largo, po to, ażeby obwiniony, oskarżony o wykroczenie, o wykroczenie skarbowe mógł korzystać z całego tego dobrodziejstwa tej gałęzi prawa, ale dobrodziejstwa nie po to, aby uniknąć odpowiedzialności, ale po to, ażeby zapewnić sprawiedliwość, czyli sprawiedliwy osąd takiego zachowania. Drodzy Państwo, to tyle z uwag bardzo krótko na temat administracyjnej kary pieniężnej, niedawno wprowadzonej. Asumptem do tych rozważań było to, że bardzo w wielu miejscach w internecie, na przykład, czytałem już po konferencji o wprowadzeniu stanu epidemii, na której zapowiedziano taką zmianę, już w wielu miejscach wyczytałem, że ona już obowiązuje. Prawda? To właśnie tak nie wygląda. Droga legislacyjna jest długa, nawet jeśli ona trwa szybko w tych czasach, natomiast rządzi się swoimi prawami. I administracyjna kara pieniężna, która została wprowadzona jako nowość do tej ustawy z 2008 roku, ma chronić przed skutecznym egzekwowaniem nakazów, zakazów tych wprowadzonych rozporządzeniem. Ale pamiętajmy, ona nie wprowadziła kary grzywny, ale sankcje w postaci kary pieniężnej przynależącej do prawa administracyjnego. I ta kara nie jest wymierzana przez służby mundurowe, przez organy administracji publicznej. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo, do zobaczenia.